Hej Siemonko, witam Was w kolejnym odcinku z Zakładów Bukmacherskich, a dziś podsumowanie tamtej kolejki. Oto było, stawiając 100 zł na każdy kupon, było 32 kupony, wygrane 9239 zł, wkład 3200 zł, zysk 6039 zł. No niestety, wczorajszy dzień był właśnie ten ujemny, pierwszy dzień ujemny, ponieważ dwa typy tylko weszły poniżej z kursem złoty 53 Austria Węgry i poniżej Portugalia z kursem 157. Reszta niestety nie weszła ze względu na to, że Austriacy przegrali, a druga rzecz jest taka, że Portugalia zremisowała niespodziewanie Islandią, a przed nami dziś kolejne mecze. Jest Rosja, Słowacja, Rumunia, Szwajcaria i Francja, Albania. Tu nawet nie zastanawiając się, pierwszy typ idzie na Rosjan. Słowacy w tym turnieju bardzo słabo grają. Po pierwszym meczu mogę to powiedzieć. Rosjanie wygrają to spotkanie przynajmniej dwoma bramkami. To jest taki. Drugi kurs na to spotkanie jest na gole oczywiście. Poniżej. 2,5. Myślę, że będzie 2-0 dla Rosji. I że Rosja wygra i będzie poniżej 2,5 z kursem 4,33. Jeszcze co najlepsze. Wtedy nie podawałem goli. Suma goli. Może tym później się zajmiemy, ale że obydwie drużyny strzelą, to nie. Obydwie drużyny strzelą gola. Nie. Słowacy nie strzelą Rosjanom gola. Nie. I to by było chyba tyle z tego. Tak jest. Z tego meczu by było tyle. Przechodzimy na mecz Rumunia-Szwajcaria. Tu nie będzie Calaka na żadną z drużyn, ale będzie na remis lub Szwajcaria. Dlaczego na Szwajcarii, chociaż zagrali słabo? Ponieważ Szwajcarzy mają dobre skrzydła, a Rumuni, jak zauważyliśmy w meczu z Francją, no niestety obrońców po tych stronach nie mają zbyt dobrych, bo po tych błędach padły bramki. Więc liczę na to. Oczywiście tu więcej bramek niż dwie nie padnie. Więc poniżej 2,5. Może być jednak remis typu 1-1. I jeszcze korci mnie właśnie, żeby na Szwajcarów, bo mogą znowu wygrać 1-0 i poniżej 2,5, ale wstrzymamy się z tym. I czy obie drużyny strzelą, z tym też się wstrzymam, bo może być 1-1. Ale tu zagramy rzuty rożne. Tu zagramy rzuty rożne i zagramy je ze względu na to, że to są takie przeciętne drużyny powyżej 9 z kursem złoty 61. Nie powyżej 10, bo może być 10 akurat, ale powyżej 9 można śmiało stawiać.
Tak jest. Jeszcze, żeby było ten, Rosja, Słowacja, też postawimy rzuty rożne. Ze względu na to, że poniżej 6 to raczej nie, 6-8 też nie. Alternatywa. Też powyżej 9 postawimy jeszcze Rosja, Słowacja. Żeby nie było. Myślę, że tu padnie więcej niż 9 rzutów rożnych. No i najważniejszy mecz. Oczywiście walimy na Francuzów. Jakby to nie patrzeć. Z kursem złoty 25. No i przechodzimy już do podsumowania całego. Gole. Tu zdecydowanie stawiam na powyżej 2,5. Dlaczego? Śmiem twierdzić, że Francuzi po typu 2-1 z Rumunami, którzy zaprezentowali się dobrze w tym meczu, nawet chciałem, żeby był remis. Niestety w tym meczu, po pierwszym meczu Albanii, śmiem twierdzić, że to przynajmniej będzie 3-0 dla Francuzów. Tym bardziej, że główny obrońca ich dostał czerwoną kartkę. Francja i kolejny typ. Francja i powyżej 2,5 z kursem złoty 95. Francuzi wygrają, tak i tak, tak, tak. I powyżej 2,5 liczy obie drużyny strzelą. Nie. Z kursem 3,60. No i oczywiście rzuty rożne. Alternatywą jest 9, czyli powyżej 9. Bo tu rzutów rożnych będzie na paczki, tym bardziej, że jak Francji się mecz nie ułoży. No i następnym meczem. O nie, już nie ma następnego meczu, już wszystko podałem. Już chciałem Anglię podawać, Ukrainę i Niemcy. Więc zapraszam Was na kolejny odcinek i do zobaczenia. Hej!